Katarzyna stała przed dużym lustrem w sypialni, starannie poprawiając makijaż. Była szczęśliwą mężatką od 2 lat i choć jej życie z Michałem nie było pozbawione problemów, czuła, że razem mogą przetrwać wszystko. Była drobnej postury, z długimi, kasztanowymi włosami, które zawsze starannie układała. Dziś miała na sobie swoją ulubioną niebieską sukienkę, którą Michał kupił jej na rocznicę ślubu. Nagle jej telefon zadzwonił, wyrywając ją z myśli. Na ekranie wyświetliło się imię męża. Cześć, kochanie, odezwała się wesoło. Cześć, Kasiu. Mam sprawę do omówienia. Moja siostra, Kamila, ma problem. Musi szybko znaleźć nowe miejsce do zamieszkania. Pomyślałem, że mogłaby na jakiś czas wprowadzić się do twojego mieszkania. Katarzyna zamarła. Mieszkanie, o którym mówił Michał, było jej własnością jeszcze przed ślubem. Było to małe, ale przytulne mieszkanie w centrum miasta, które kupiła po wielu latach oszczędzania. Przez ostatni rok wynajmowała je, by nie stało puste, a teraz miała tam solidnych lokatorów. Michał, ale przecież wynajmuję to mieszkanie. Mam lokatorów, którzy płacą czynsz i mają umowę do końca roku. Wiem, ale to tylko na chwilę, obiecuję. Kamila naprawdę jest w potrzebie. Katarzyna westchnęła. Wiedziała, że Michał zawsze będzie stawiał rodzinę na pierwszym miejscu. Kamila była jego młodszą siostrą, zawsze traktowaną z szczególną troską przez całą rodzinę. Dobrze, porozmawiam z lokatorami. Ale to naprawdę tylko na chwilę, zgodziła się niechętnie. Dzięki, kochanie. Jesteś niezastąpiona, odpowiedział Michał z ulgą w głosie. Wieczorem, przy kolacji, Katarzyna wróciła do tematu. Michał, co się stało, że Kamila musi się tak nagle wyprowadzić? Zapytała, nakładając na talerz porcję sałatki. Miała problemy z wynajmującym. Podobno podniósł jej czynsz, a ona po prostu nie może sobie na to pozwolić. Wiesz, że od jakiegoś czasu szuka nowej pracy, wyjaśnił Michał, sięgając po chleb. Rozumiem. Ale wiesz, że to mieszkanie jest dla mnie ważne. Mam tam lokatorów, którzy płacą regularnie. Muszę z nimi porozmawiać i wyjaśnić sytuację. Katarzyna czuła, że musi postawić swoje granice jasno. Oczywiście, Kasiu. Jestem pewien, że zrozumieją. To tylko na chwilę, obiecuję, Michał próbował ją uspokoić. Następnego dnia Katarzyna zadzwoniła do swoich lokatorów, Agaty i Pawła, młodego małżeństwa, które wynajmowało mieszkanie od ponad roku. Umówili się na spotkanie tego samego wieczoru. Witajcie, Agato, Paul. Dziękuję, że zgodziliście się spotkać tak szybko, Katarzyna przywitała ich w swoim salonie, gdzie siedzieli przy małym stoliku kawowym. Nie ma problemu, Katarzyno. O co chodzi? Zapytała Agata z ciekawością. Chciałam porozmawiać o pewnej pilnej sprawie. Moja szwagierka, Kamila, ma nagłe problemy z mieszkaniem i musi się szybko wyprowadzić. Chciałam zapytać, czy byłaby możliwość, abyście wyprowadzili się nieco wcześniej, Katarzyna czuła, jak serce bije jej szybciej. Rozumiem. To naprawdę niespodziewane. Ale czy możemy liczyć na pomoc w znalezieniu nowego miejsca i może jakąś rekompensatę za wcześniejsze opuszczenie mieszkania? Paweł spojrzał na Katarzynę z troską. Oczywiście. Pomogę wam znaleźć nowe mieszkanie i pokryję koszty przeprowadzki. Jestem bardzo wdzięczna za waszą wyrozumiałość, Katarzyna odechnęła z ulgą, widząc, że są gotowi do współpracy. Agata i Paweł zgodzili się na warunki Katarzyny, a ona obiecała, że będzie z nimi w kontakcie, by znaleźć odpowiednie miejsce do zamieszkania. Czuła, że zrobiła wszystko, co mogła, by pomóc Kamili, ale wciąż miała obawy, jak to wpłynie na jej relacje z mężem i jego rodziną. Kilka dni później Katarzyna spotkała się z lokatorami i uprzedziła ich o nadchodzącej zmianie. Na szczęście, byli wyrozumiali i zgodzili się na wcześniejsze opuszczenie mieszkania. Kamila wprowadziła się następnego dnia. Dzięki, Kasiu, naprawdę nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła, powiedziała Kamila, wyciągając do niej rękę na przywitanie. Nie ma sprawy, Kamilo. Mam nadzieję, że szybko znajdziesz coś na stałe, odpowiedziała Katarzyna, starając się brzmieć przyjaźnie. Kamila zaczęła urządzać się w mieszkaniu. Mieszkanie było małe, ale dobrze utrzymane, z nowoczesną kuchnią i przytulnym salonem. Katarzyna zadbała o to, by było w pełni wyposażone, mając na uwadze, że jej lokatorzy będą czuć się komfortowo.
Kamila przyniosła ze sobą kilka pudełek z rzeczami i szybko zajęła się rozpakowywaniem. Muszę przyznać, że masz naprawdę ładne mieszkanie, Kasiu. Dziękuję jeszcze raz, że mi pomogłaś, Kamila uśmiechnęła się, rozkładając swoje książki na półce. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam pomóc, Katarzyna odwzajemniła uśmiech, choć w środku czuła pewien niepokój. Wieczorem, kiedy Katarzyna i Michał wrócili do swojego domu, usiedli przy stole w kuchni, gdzie Michał przygotowywał kolację. Kasiu, co myślisz o całej tej sytuacji? Zapytał Michał, mieszając sos w garnku. Mam nadzieję, że Kamila szybko znajdzie coś na stałe. Mam sporo obowiązków i nie chcę, aby to mieszkanie stało puste zbyt długo, odpowiedziała Katarzyna, układając sztućce na stole. Rozumiem. Kamila jest naprawdę wdzięczna za pomoc. Wiesz, jak ciężko jest jej teraz, Michał starał się uspokoić żonę. Katarzyna zrozumiała, że Michał naprawdę troszczy się o swoją siostrę, ale nie mogła oprzeć się wrażeniu, że cała sytuacja może się skomplikować. Kilka tygodni później, kiedy Kamila wciąż mieszkała w jej mieszkaniu, Katarzyna zaczęła dostrzegać pewne problemy. Jednak z czasem Kamila zaczęła wykazywać roszczeniowe podejście do mieszkania. Kiedy Michał przyniósł wiadomość, że Kamila potrzebuje nowej lodówki i piekarnika, Katarzyna poczuła, że granice jej cierpliwości zaczynają się kurczyć. Michał, to jest moje mieszkanie. Dlaczego ja mam kupować nową lodówkę i piekarnik? Zapytała zirytowana. Bo Kamila ich potrzebuje, a to twoje mieszkanie, odpowiedział Michał bez wahania. Ale ja już robię dla niej wystarczająco dużo, pozwalając jej tam mieszkać, odparła Katarzyna, starając się zachować spokój. Wiem, ale ona naprawdę tego potrzebuje. Jej stare urządzenia są już w opłakanym stanie, Michał próbował przekonać żonę. Katarzyna westchnęła, czując, że sytuacja zaczyna ją przerastać. Wiedziała, że musi porozmawiać z Kamilą, aby wyjaśnić swoje stanowisko. Następnego dnia spotkały się w kawiarni, gdzie Katarzyna postanowiła otwarcie porozmawiać. Kamilo, rozumiem, że potrzebujesz nowych urządzeń, ale to naprawdę nie jest moim obowiązkiem, żeby je kupować, zaczęła Katarzyna, starając się brzmieć łagodnie. Kasiu, ja wiem, ale to naprawdę tylko na chwilę. Obiecuję, że jak tylko znajdę nową pracę, kupię wszystko sama, Kamila spojrzała na nią z nadzieją. Rozumiem, ale musimy ustalić pewne zasady. To mieszkanie jest moją własnością i już robię dla ciebie dużo, pozwalając ci tam mieszkać, Katarzyna czuła, że musi być stanowcza. Kamila westchnęła, ale zgodziła się z Katarzyną. Mimo to Katarzyna nie mogła oprzeć się wrażeniu, że to dopiero początek problemów. Kilka dni później, kiedy Michał ponownie poruszył temat lodówki i piekarnika, Katarzyna poczuła, że granice jej cierpliwości zostały przekroczone. Michał, nie mogę wciąż ustępować. To moje mieszkanie i moje zasady. Jeśli Kamila ma tam mieszkać, musi zrozumieć, że pewne rzeczy są poza moim zasięgiem, powiedziała stanowczo. Kasiu, rozumiem, ale Kamila naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Proszę, przemyśl to jeszcze raz, Michał próbował ją przekonać. Katarzyna czuła, że musi postawić granice. Wiedziała, że jeśli teraz ustąpi, problemy tylko się nasilą. Była gotowa bronić swoich praw i dbać o swoje interesy, nawet jeśli oznaczało to konflikt z mężem i jego rodziną. Kiedy Katarzyna odmówiła zakupu nowych urządzeń, Michał zaczął naciskać coraz mocniej. Rodzina Michała również zaczęła wywierać presję, sugerując, że Kamila powinna mieszkać za darmo. Katarzyna zaczęła czuć się osaczona i niezrozumiana. W każdą niedzielę Katarzyna i Michał odwiedzali jego rodzinę na tradycyjny obiad. Tym razem obiad był bardziej napięty niż zwykle. Katarzyna siedziała obok Michała, naprzeciwko teściowej, Haliny, która zawsze miała coś do powiedzenia. Kasiu, powinnaś być bardziej wyrozumiała. Kamila jest w potrzebie, a ty masz przecież dwa mieszkania, powiedziała Halina, podając ziemniaki. Mamo, to nie jest tak proste. Katarzyna ma swoje zobowiązania, a to mieszkanie nie jest na stałe dla Kamili, Michał próbował bronić żony. Ale przecież to rodzina. Rodzina powinna sobie pomagać bez względu na wszystko, wtrącił się ojciec Michała, Jan. Katarzyna westchnęła, czując, że jej głos ginie w morzu rodzinnych oczekiwań. Wiedziała, że musi być stanowcza, ale jednocześnie starała się zachować spokój.
Rozumiem wasze stanowisko, ale to mieszkanie jest moją własnością i mam prawo decydować o tym, kto tam mieszka i na jakich warunkach, odpowiedziała spokojnie Katarzyna, starając się nie podnosić głosu. Kasiu, ale przecież Kamila nie ma teraz gdzie mieszkać. Czy naprawdę nie możesz jej pomóc trochę bardziej? Zapytała Halina, patrząc na Katarzynę z wyrzutem. Pomagam jej już teraz, pozwalając jej mieszkać w moim mieszkaniu. Ale musimy ustalić pewne granice. To nie jest sytuacja na stałe, Katarzyna czuła, że musi być stanowcza. Po obiedzie, kiedy wrócili do domu, Michał próbował porozmawiać z Katarzyną na osobności. Kasiu, proszę, spróbuj zrozumieć moją rodzinę. Oni po prostu martwią się o Kamilę, mówił Michał, siadając obok niej na kanapie. Rozumiem to, Michał. Ale to nie oznacza, że muszę rezygnować ze swoich praw i swoich zasad. Jestem gotowa pomóc, ale musimy ustalić granice, Katarzyna starała się, by jej głos brzmiał łagodnie, ale stanowczo. Z czasem sytuacja zaczęła wpływać na relacje Katarzyny i Michała. Coraz częściej kłócili się o Kamilę i jej roszczenia. Michał coraz bardziej stawał po stronie siostry, co dodatkowo nasilało napięcia między nim a Katarzyną. Pewnego wieczoru, po kolejnej kłótni na temat Kamili, Katarzyna usiadła w kuchni, trzymając w rękach kubek z herbatą. Michał wszedł do pomieszczenia, nadal zdenerwowany. Dlaczego nie możesz być bardziej wyrozumiała? To moja siostra! Krzyczał Michał, uderzając pięścią w stół. A to jest moje mieszkanie. Dlaczego zawsze stajesz po jej stronie? Odpowiadała Katarzyna, czując, że traci kontrolę nad sytuacją. Bo ona jest w potrzebie. A ty masz dwa mieszkania, więc dlaczego nie możesz jej pomóc? Michał nie dawał za wygraną. Pomagam jej już teraz, pozwalając jej mieszkać w moim mieszkaniu. Ale to nie oznacza, że muszę rezygnować ze swoich praw. To nie jest fair, Michał, Katarzyna czuła, że łzy napływają jej do oczu. Nie rozumiesz, że to tylko na chwilę? Ona naprawdę potrzebuje naszej pomocy, Michał starał się uspokoić, widząc emocje żony. A co z moimi potrzebami? Co z moimi prawami? Mam prawo decydować o swoim mieszkaniu, nawet jeśli oznacza to, że muszę postawić granice, Katarzyna starała się, by jej głos brzmiał stanowczo. Kłótnie stawały się coraz bardziej regularne, a napięcia w ich małżeństwie rosły. Katarzyna czuła, że jej relacje z Michałem są coraz bardziej nadszarpnięte, a jego wsparcie dla Kamili zaczyna wpływać na ich codzienne życie. Kamila, widząc, że Michał stoi po jej stronie, zaczęła zachowywać się jeszcze bardziej bezczelnie. Przestała płacić czynsz, argumentując, że to przecież rodzinne mieszkanie. Katarzyna była zszokowana, gdy dowiedziała się o tym od Michała. Michał, Kamila nie płaci czynszu. To nie fair, Katarzyna próbowała rozmawiać z mężem. To tylko na chwilę, obiecuję. Pomóżmy jej, powtarzał Michał. Katarzyna postanowiła porozmawiać z Kamilą osobiście. Spotkały się w mieszkaniu, gdzie Kamila właśnie kończyła rozmowę telefoniczną. Kamilą, musimy porozmawiać, Katarzyna zaczęła stanowczo. O co chodzi, Kasiu? Zapytała Kamila, patrząc na nią z niewinnym uśmiechem. Słyszałam od Michała, że przestałaś płacić czynsz. To nie jest w porządku, Katarzyna starała się zachować spokój. Kasiu, naprawdę nie mam teraz pieniędzy. To tylko na chwilę, obiecuję. Jak tylko znajdę nową pracę, wszystko się ureguluje, Kamila próbowała się usprawiedliwić. Rozumiem, że masz trudności, ale musimy ustalić pewne zasady. To mieszkanie jest moją własnością i mam prawo oczekiwać, że będziesz płacić czynsz jak każda inna osoba wynajmująca mieszkanie, Katarzyna czuła, że musi być stanowcza. Kamila westchnęła, ale zgodziła się z Katarzyną. Mimo to Katarzyna nie mogła oprzeć się wrażeniu, że to tylko chwilowe rozwiązanie i że Kamila może znowu sprawić problemy. Kiedy Katarzyna wróciła do domu, Michał czekał na nią w salonie. I jak poszła rozmowa? Zapytał, widząc jej zmęczoną twarz. Ustaliłyśmy, że Kamila będzie płacić czynsz, ale musimy być bardziej stanowczy. To nie może trwać wiecznie, odpowiedziała Katarzyna, siadając obok niego. Dobrze, Kasiu. Postaram się z nią porozmawiać i upewnić się, że wszystko będzie w porządku, Michał próbował ją uspokoić. Katarzyna miała nadzieję, że sytuacja się poprawi, ale w głębi duszy czuła, że problemy mogą się tylko nasilać. Wiedziała, że musi być gotowa na kolejne trudności i walczyć o swoje prawa,
nawet jeśli oznaczało to konflikt z mężem i jego rodziną. Presja rodziny Michała narastała, a Katarzyna czuła się coraz bardziej osaczona. Każde rodzinne spotkanie stawało się dla niej prawdziwą próbą cierpliwości. Rodzina Michała, nie rozumiejąc jej perspektywy, wywierała na nią presję, co tylko pogłębiało jej frustrację. Pewnej niedzieli, podczas obiadu u teściów, Katarzyna znalazła się w centrum dyskusji na temat Kamili. Przy stole zebrała się cała rodzina, teściowie, rodzeństwo Michała oraz kilka kuzynów. Atmosfera była napięta od samego początku, a Katarzyna czuła, że każdy jej ruch jest obserwowany. Kasiu, powinnaś być bardziej wdzięczna, że masz taką rodzinę, która zawsze jest gotowa pomóc, zaczęła Halina, teściowa, podając sałatkę. Wiem, mamo, ale to nie oznacza, że muszę rezygnować z własnych praw, odpowiedziała Katarzyna, starając się zachować spokój. Ale Kamila jest w potrzebie. Czy naprawdę nie możesz jej pomóc trochę bardziej? Kontynuowała Halina, patrząc na Katarzynę z wyrzutem. Pomagam jej już teraz, pozwalając jej mieszkać w moim mieszkaniu. Ale to mieszkanie jest moją własnością i musimy ustalić pewne granice, Katarzyna czuła, że musi bronić swojego stanowiska. Może gdybyś była bardziej otwarta na rodzinę, nie mielibyśmy takich problemów, wtrącił się Jan, ojciec Michała. Katarzyna poczuła, że napięcie w niej rośnie. Wstała od stołu, starając się zachować spokój. Przepraszam, muszę na chwilę wyjść, powiedziała, kierując się do ogrodu. Michał poszedł za nią, zaniepokojony. Znaleźli się w zaciszu ogrodu, z dala od wzroku rodziny. Kasiu, proszę, spróbuj zrozumieć moją rodzinę. Oni po prostu martwią się o Kamilę, mówił Michał, trzymając jej rękę. Michał, rozumiem to, ale to nie oznacza, że muszę rezygnować ze swoich praw. Jestem gotowa pomóc, ale musimy ustalić granice. Czuję, że cała rodzina oczekuje ode mnie zbyt wiele, Katarzyna starała się, by jej głos brzmiał łagodnie, ale stanowczo. Postaram się porozmawiać z nimi i wyjaśnić nasze stanowisko, obiecał Michał, patrząc na nią z troską. Katarzyna miała nadzieję, że sytuacja się poprawi, ale wiedziała, że musi być gotowa na kolejne trudności. Konflikty z rodziną Michała stawały się coraz częstsze, a jej relacje z mężem zaczynały cierpieć. Po jednej z kolejnych kłótni z Michałem, Katarzyna zdecydowała, że musi coś zmienić. Zrozumiała, że relacje z mężem i jego rodziną są tak nadszarpnięte, że nie ma sensu dalej walczyć. Wiedziała, że jej własne potrzeby i granice muszą być szanowane. Katarzyna postanowiła porozmawiać z Michałem na poważnie. Pewnego wieczoru, kiedy usiedli razem w salonie, Katarzyna rozpoczęła rozmowę. Michał, musimy porozmawiać, zaczęła, patrząc na niego poważnie. O co chodzi, Kasiu? Zapytał Michał, wyczuwając jej powagę. Nie mogę dalej żyć w ten sposób. Konflikty z twoją rodziną, ciągłe naciski i brak wsparcia z twojej strony, to wszystko sprawia, że czuję się osaczona i niezrozumiana. Musimy ustalić jasne granice, Katarzyna mówiła stanowczo. Rozumiem, że sytuacja jest trudna, ale Kamila naprawdę potrzebuje naszej pomocy, Michał próbował ją przekonać. Pomagam jej już teraz, pozwalając jej mieszkać w moim mieszkaniu. Ale to nie może trwać wiecznie. Musimy ustalić, kiedy Kamila się wyprowadzi i jakie będą zasady wynajmu. Inaczej nasze małżeństwo nie przetrwa, Katarzyna czuła, że musi być stanowcza. Michał westchnął, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji. Masz rację, Kasiu. Musimy ustalić granice. Porozmawiam z Kamilą i wyjaśnię jej, że musi znaleźć nowe mieszkanie jak najszybciej, obiecał Michał. Katarzyna poczuła ulgę, ale wiedziała, że to dopiero początek. Musiała być gotowa na dalsze trudności i walczyć o swoje prawa. Następnego dnia Katarzyna odwiedziła Kamilę, aby porozmawiać z nią osobiście. Spotkały się w mieszkaniu, gdzie Kamila przygotowywała się do kolejnego dnia w poszukiwaniu pracy. Kamilą, musimy porozmawiać, zaczęła Katarzyna, siadając na kanapie. O co chodzi, Kasiu? Zapytała Kamila, patrząc na nią z troską. Michał i ja ustaliliśmy, że musisz znaleźć nowe mieszkanie jak najszybciej. Pomagam ci już teraz, ale to nie może trwać wiecznie. Musimy ustalić jasne zasady wynajmu, Katarzyna mówiła stanowczo. Rozumiem, Kasiu. Naprawdę doceniam wszystko, co dla mnie robisz. Postaram się jak najszybciej znaleźć nowe miejsce, obiecała Kamila, widząc powagę sytuacji.
Katarzyna poczuła, że zrobiła wszystko, co mogła, aby pomóc Kamili, ale jednocześnie musiała dbać o swoje własne granice i prawa. Wiedziała, że musi być gotowa na dalsze trudności, ale była zdecydowana walczyć o swoje prawa i dbać o swoje małżeństwo. Katarzyna wróciła do swojego mieszkania i zaczęła nowe życie. Kamila została zmuszona do wyprowadzki, a Michał próbował naprawić relacje z żoną. Kasiu, przepraszam za wszystko. Nie chciałem, żeby to tak się skończyło, mówił z żalem Michał, kiedy odwiedził ją w jej nowym starym mieszkaniu. Michał, musimy to przemyśleć. Nie mogę być w związku, gdzie nie mam wsparcia. Musisz zrozumieć, że moje granice są ważne, Katarzyna mówiła stanowczo, ale z nadzieją na przyszłość. Katarzyna zaczęła odbudowywać swoje życie z dala od konfliktów. Skupiła się na swojej pracy i pasjach, odbudowując swoje życie na nowo. Wiedziała, że musi dbać o swoje własne potrzeby i granice, aby być szczęśliwą i spełnioną. Pewnego dnia, podczas spotkania z przyjaciółką Anią, Katarzyna opowiedziała o swoich przemyśleniach i planach na przyszłość. Czuję się wolna, Aniu. Mogę na nowo zacząć żyć po swojemu, bez ciągłych konfliktów i nacisków, mówiła Katarzyna, pijąc kawę w ulubionej kawiarni. Zasługujesz na szczęście, Kasiu. Znajdziesz swoje miejsce na nowo, jestem tego pewna, odpowiedziała Ania z uśmiechem. Katarzyna czuła, że ma przed sobą nowe możliwości i że może na nowo zbudować swoje życie. Wiedziała, że musi być silna i niezależna, aby dbać o swoje szczęście i spełnienie. Była gotowa na nowe wyzwania i możliwości, jakie przyniesie przyszłość. Katarzyna zaczęła od nowa, z dala od konfliktów. Skupiła się na swojej pracy i pasjach, odbudowując swoje życie. Była menedżerem w dużej firmie marketingowej i uwielbiała swoją pracę, choć wcześniej czuła, że konflikt z rodziną Michała odciągał ją od zawodowych ambicji. Teraz mogła w pełni skupić się na swojej karierze. Każdego ranka wstawała wcześnie, by pobiegać po parku. Bieganie stało się jej sposobem na odreagowanie stresu i zebranie myśli przed PRACOWYM dniem. Czuła, że jest w stanie na nowo odzyskać kontrolę nad swoim życiem. W pracy Katarzyna angażowała się w nowe projekty, co przyniosło jej nie tylko satysfakcję, ale również uznanie ze strony przełożonych. Kasiu, twoje ostatnie kampanie były naprawdę imponujące. Myślałem, że możemy porozmawiać o twojej przyszłości w firmie, powiedział jej szef, Marek, podczas jednej z narad. Dziękuję, Marku. To dla mnie bardzo ważne, że mogę się tu rozwijać, odpowiedziała Katarzyna, czując, że jej ciężka praca zaczyna przynosić owoce. Wieczorami Katarzyna poświęcała czas na swoje pasje. Zaczęła malować, co zawsze było jej marzeniem, ale nigdy nie miała na to czasu ani energii. Jej małe mieszkanie powoli wypełniały obrazy, które odzwierciedlały jej wewnętrzne przeżycia i emocje. Pewnego wieczoru spotkała się z przyjaciółką Anią na kolacji. Kasiu, widzę, że naprawdę zaczynasz nowe życie. Wyglądasz na szczęśliwszą, zauważyła Ania, patrząc na Katarzynę z troską. Tak, Aniu. Czuję, że na nowo odkrywam siebie. To trudne, ale potrzebne. Musiałam postawić granice, aby odnaleźć swoje szczęście, odpowiedziała Katarzyna, uśmiechając się. Katarzyna wiedziała, że to dopiero początek jej nowej drogi, ale była zdeterminowana, aby kontynuować tę podróż, dbając o swoje potrzeby i granice. Michał próbował naprawić relacje z Katarzyną, ale zrozumiał, że musi zmienić swoje podejście do rodziny i małżeństwa. Zdecydował się na terapię, aby lepiej zrozumieć swoje uczucia i zachowania. Podczas sesji terapeutycznych zaczynał dostrzegać, jak bardzo jego lojalność wobec rodziny wpłynęła na jego małżeństwo. Michał, musisz zrozumieć, że twoja rodzina jest ważna, ale twoje małżeństwo jest równie ważne. Musisz znaleźć balans, mówiła terapeutka, siedząc naprzeciw niego. Wiem, że popełniłem błędy. Chciałem pomóc Kamili, ale nie zauważyłem, jak bardzo to wpływa na Kasię i nasze małżeństwo, odpowiedział Michał, czując, że zaczyna rozumieć, gdzie popełnił błędy. Michał zaczął podejmować kroki, aby naprawić swoje relacje z Katarzyną. Próbował więcej rozmawiać z nią, wyjaśniać swoje myśli i uczucia, a także słuchać jej perspektywy. Wiedział, że to będzie długa droga, ale był zdeterminowany, aby odzyskać jej zaufanie. Kasiu, naprawdę mi przykro za wszystko. Chcę to naprawić i być lepszym mężem, mówił Michał podczas jednej z rozmów z Katarzyną. Michał, doceniam to, że się starasz. Ale musisz zrozumieć,
że moje potrzeby i granice są ważne. Musimy razem pracować nad naszym małżeństwem, odpowiedziała Katarzyna, widząc, że Michał naprawdę chce się zmienić. Katarzyna zauważyła, że Michał zaczyna się zmieniać. Był bardziej obecny i wspierający, a także bardziej otwarty na jej potrzeby i uczucia. Wiedziała, że to będzie długa droga, ale czuła, że ich relacje mogą się poprawić, jeśli oboje będą nad nimi pracować. Katarzyna zdecydowała, że musi iść swoją drogą, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Postanowiła skupić się na swoim rozwoju osobistym i zawodowym, dbając jednocześnie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Zaczęła uczęszczać na kursy rozwoju osobistego, gdzie poznała ludzi, którzy podobnie jak ona, szukali nowych dróg i możliwości w swoim życiu. Te spotkania były dla niej inspiracją i motywacją do dalszego działania. Cześć, jestem Katarzyna. Szukam nowych możliwości i chcę rozwijać swoje pasje, przedstawiła się podczas jednego z kursów, czując, że otwiera nowy rozdział w swoim życiu. Witaj, Kasiu. Cieszymy się, że jesteś tutaj. Każdy z nas ma swoją historię i swoje cele. Wspólnie możemy się nawzajem wspierać, odpowiedział prowadzący, uśmiechając się do niej. Katarzyna zaczęła także uczestniczyć w warsztatach malarskich, gdzie mogła rozwijać swoją pasję do malowania. Te zajęcia były dla niej formą terapii i sposobem na wyrażenie swoich emocji. Kasiu, twoje obrazy są naprawdę pełne emocji. Widać, że malowanie jest dla ciebie ważne, zauważył jeden z instruktorów podczas warsztatów. Tak, to dla mnie sposób na wyrażenie siebie i odreagowanie stresu. Czuję, że mogę na nowo odkrywać swoje pasje, odpowiedziała Katarzyna, czując, że jej życie nabiera nowych barw. Katarzyna również zaczęła dbać o swoje zdrowie fizyczne. Regularnie biegała, chodziła na jogę i zdrowo się odżywiała. Czuła, że to wszystko pomaga jej odzyskać równowagę i spokój. Pewnego dnia, kiedy wróciła do swojego mieszkania po bieganiu, otrzymała wiadomość od Michała. Kasiu, chciałbym się z tobą spotkać i porozmawiać. Czuję, że musimy wyjaśnić wiele spraw, napisał Michał. Katarzyna zgodziła się na spotkanie, czując, że to może być ważny krok w ich relacjach. Spotkali się w kawiarni, gdzie po raz pierwszy się poznali. Było to symboliczne miejsce, które przywoływało wiele wspomnień. Kasiu, dziękuję, że zgodziłaś się spotkać. Naprawdę przepraszam za wszystko, co się stało. Chcę naprawić nasze relacje i być lepszym mężem, zaczął Michał, patrząc na nią z troską. Michał, doceniam to, że się starasz. Ale musimy razem pracować nad naszym małżeństwem. Musimy nauczyć się lepiej komunikować i szanować swoje granice, odpowiedziała Katarzyna, czując, że ich rozmowa jest szczera i otwarta. Rozmawiali długo, wyjaśniając sobie nawzajem swoje uczucia i potrzeby. Katarzyna czuła, że to spotkanie może być początkiem nowego etapu w ich małżeństwie. Katarzyna zdecydowała, że będzie kontynuować swoją podróż, dbając o swoje potrzeby i granice. Wiedziała, że to jest klucz do jej szczęścia i spełnienia. Była gotowa na nowe wyzwania i możliwości, jakie przyniesie przyszłość. Jestem silna i niezależna. Zasługuję na szczęście, powiedziała sobie, patrząc na swoje mieszkanie, które znów stało się jej domem. Czuła, że jest na dobrej drodze i że jej przyszłość jest pełna nowych możliwości.